Cześć, witajcie w 18 odcinku. W poprzednim odcinku mówiłem Wam o między innymi o zbiorach SET. I teraz chciałbym Wam pokazać takie zastosowanie, powiedzmy, tego zbioru. Pamiętacie, że tworzyliśmy na jeden z poprzednich zajęć taki, taką, taką grę typu lotto. I tam mieliśmy sytuację, gdzie losowaliśmy sobie. 6 powiedzmy liczb z zakresu jakiegoś tam od 0 do, od 1 do 49, czy, czy możemy też od 1 do 10 i musieliśmy dbać o to, żeby nam się nie powtarzały te liczby, prawda, mieliśmy tam taką procedurę losowania mieliśmy taką procedurę losowania ja sobie to może skopiuję odkomentuję ctrl slash Mieliśmy taką definicję losowanie, ja jeszcze sobie tutaj muszę zaimportować oczywiście e, random, tak, ok mm. a cóż tutaj, a stary sposób losowania, jasne, dobra i mamy taką, na, taką naszą procedurę losowanie, prawda, no i zobaczmy co, co, ona, nam tutaj, e, co ona nam tutaj przyniesie, prawda, o, o nam name losses. a jeszcze tutaj zmiennych. No tak, tutaj ten za, zakresy, dobrze przepraszam, to sobie dodajmy, do tak, jeszcze raz, OK. I ona nam losuje, prawda w taki sposób. E, jak sobie ją uruchomię, za każdym razem to jest, jest inaczej. Ja przypomnę, że ona losuje nam 6 liczb i zobaczcie, tworzyliśmy sobie taką pustą y, listę losy, następnie w zakresie od 1 do los, czyli tutaj y, 6 powiedzmy, 6 razy losowaliśmy liczbę i w pętli while, dopóki liczba była już w liście losy, to losowaliśmy ją po raz kolejny. I jak nie była, no to dodawaliśmy, mieliśmy gwarancję, że 6 liczb. Zobaczmy, jak można by to z zrobić inaczej, korzystając z ze struktury set, czyli zbiór. Jak można by taką, takie losowanie zdefiniować, moi drodzy, inny troszkę sposób. No więc tak, po pierwsze to nasze losy zdefiniujmy jako set, nie jako listę, tylko jako set. I teraz co by się stało, jeżeli damy for i in range los, tak, zróbmy sobie po prostu dodawanie takie, że e, losy, add i liczba, prawda, rnd, od 1 do zakres. Co się stanie, jeżeli coś takiego zrobimy? I teraz, oczywiście, return. Zwrócimy losy. Y może jeszcze na koniec, przed returnem, zrobimy tak, że nasza, nasze losy to będzie skonwertowane na listę i nasze losy posortujemy, prawda? Bo to zawsze miło mieć posortowane i zwracamy losy. Dobra. To zobaczmy sobie, co, co taka instrukcja losowania nam da. Yy, no więc wydaje się, że wszystko jest pięknie, bo dostaliśmy niepowtarzalne 5 liter. Ale wystarczy kilka razy to uruchomić, żeby zobaczyć, że nie jest tak dobrze, jak myśleliśmy. Dostaliśmy 4 wartości, teraz 3, teraz o 5, dobrze. Yy, 6. No właśnie, nawet za pierwszym razem było 5. 4, 4, dlaczego tak się dzieje? No bo zobaczcie, on ma sześciokrotną pętlę, za każdym razem dodaje liczbę. Jeżeli liczba już była, no to on jej tak naprawdę nie dodaje, bo to jest zbiór. Ale pętla się liczy, czyli tylko sześć razy jest ta operacja. Jeżeli mamy sytuację, że trzy razy pojawia się ta sama lista, to dostaniemy tylko trzy liczby w secie. Więc trzeba to zrobić niestety inaczej. Yy, tu pętli while nie unikniemy, moi drodzy. Czyli musimy zastosować znowu pętlę while, ale jaki będzie warunek? Dopóki ta, dokąd ta pętla ma trwać? No i no cóż, jak myślicie? Chodzi nam o to, żeby, żeby ta, ten zbiór losy miał 6 elementów. Czyli po prostu dopóki długość zbioru losy. Jest mniejsza od los, czyli w tym wypadku od 6, to musimy do, do skutku dodawać kolejne wartości. Widzicie to? Taki śmieszny warunek mogę tu zastosować, że na początku pętli sprawdzam długość, czy mam już wystarczającą długość tego mojego zbioru losy. Jak on jest mniejszy niż zadana długość, czyli 6, mniejsza jest długość zbioru, to dodajemy po raz kolejny. I tak do skutku. I teraz. Zobaczmy, coś tu jeszcze mu się nie spodobało. A, dwukropka zabrakło, przepraszam. Tak. I teraz możemy już to uruchomić, tak, i losowanie wykonać. I słuchajcie, teraz za każdym razem dostajemy prawidłowo 6 sześć, sześć liczb, prawda? No to może taka, taka troszkę subtelność, ale tu wam chcę jakby pokazać, jak można pewne rzeczy na różne sposoby zrealizować. Tutaj mieliśmy po prostu przy pomocy listy, tutaj przy pomocy zbioru, troszkę inaczej, prawda? Nie wiem, w sumie czy prościej. E, no, tutaj, tutaj oczywiście to sortowanie zrobiłem, więc tutaj jeszcze, hmm, musiałbym tutaj sobie jeszcze y, tak zrobić, żeby mieć pełne porównanie tych procedur. W zasadzie odrobinę krótszy jest ten kod, odrobinę. No dobrze, a to teraz skomplikujmy trochę sprawę. Moi drodzy, a jakbyśmy chcieli to losowanie zrobić w taki hardkorowy naprawdę sposób. Abyśmy najpierw stworzyli, tak jak jest rzeczywiście w Totolotku, pulę, pulę 50 liczb, powiedzmy 49 czy tam 10, i z nich wybierali, i po wylosowaniu już ta, ta kula nie wraca do bębna. Dobra, czyli jeszcze raz robimy losowanie. I teraz tak, tworzymy sobie coś takiego jak pula. Pula to będzie, co to będzie? To będzie lista z zakresu od 1 do zakres plus 1. Dobrze, o co mi chodzi z tą pulą? Zobaczmy sobie, co to, co to będzie, jeżeli ja coś takiego wykonam, pula. Yy, mój zakres to jest 10, czyli jak ja tak zdefiniuję zakres, że to jest lista z range od 1 do zakres plus 1, to dostaję dokładnie listę liczb od 1 do 10. I teraz ja z tej puli chcę wybierać list liczby, czyli będę robił takie popy. Będę robił pop z, z losowego miejsca. Rozumiecie? O to mi chodzi. Będę losował pozycję, z której będę wybierał liczbę, ona będzie popem wyciągana, zniknie z tej listy i następne losowanie będzie znowu z tej listy. Czyli taka pełna symulacja takiego bębna maszyny losującej. No, zobaczmy, jak, jak by to można było zrealizować. Tak po prostu będzie to ciekawe doświadczenie. No, myślę, że te czegoś też się nauczymy. Dobrze. Więc jak to losowanie ma wyglądać? For i e in range. Po pierwsze, jaki jest zakres tego losowania, prawda? Losujemy 6 razy, prawda? Będzie losowanie 6 razy, for i e in range los. Los wynosi 6, 6, 6 razy będziemy losować. Teraz yy, liczba wylosowana równa się nasza pula pop, bo wyciągamy element, który element? I element losowy rnd od zera do. Czy my możemy tu wpisać zakres? No, nie możemy za bardzo wpisać zakres, bo jeżeli słuchajcie, wpiszemy zakres, to po kilku losowaniach przecież nam się zmniejsz, zmniejsza wielkość tej listy, więc. Nie możemy losować od zera do zakres, bo tak by było tylko dobrze na początku. Tylko musimy losować od zera do jakiegoś tam momentu. Ale dobrze, zostawmy na razie ten zakres. Zostawmy na razie ten zakres. Co tutaj dalej? Losy append liczba, prawda? Losy append liczba. I tutaj w tym momencie losy sort i return losy. I to wszystko, prawda? Możemy tak zdefiniować sobie. No i zobaczmy, jak to wygląda. Jeżeli puścimy tak w tej wersji nasze losowanie, to szybko dostaniemy pop index out of range. Zobaczmy, co my tu dostaliśmy. on w ogóle nie ma, nie zwróciło nam losu, listy losy. Oczywiście wyskoczyło pop index out of range, dlatego że no, nasza, nasza pula ma wielkość. Taką jak i nasza pula ma wielkość taką jak zakres. I my w zasadzie y, możemy tylko jedną liczbę wylosować. No tak, ona nam się tu nawet nie pokaże, bo ona jest lokalna w procedurze. Y, możemy zrobić tak. Y, moi drodzy, dla debugingu wydrukujmy sobie liczbę i teraz losujemy. Słuchajcie, no proszę. Ile razy nam się to udało? Jak widać, tutaj. O. Dlaczego tak jest? Bo po prostu on losuje, on tu losuje jakąś liczbę i zależy, jak szybko dojdzie, wyjdzie poza zakres. No załóżmy, może tu losować jakieś niskie indeksy, nie? 1, 2, 3 i wtedy uda, uda, uda mu się dłużej. O. Teraz wyszedł od razu poza zakres, tak? Teraz dopiero wyszedł za którymś tam momentem, teraz za trzecim. Zawsze za którymś razem wyjdziemy poza zakres. Co zrobić, żeby nie wyjść poza zakres? Tu nie może być zakresu, tylko musi być jakaś liczba. Tutaj musi być jakaś liczba i pytanie jest jaka liczba. W ogóle yy, zauważcie, że zakres wynosi 10 i my w ogóle powinniśmy tutaj wpisać zakres minus 1, jeśli w ogóle chcemy mieć, teraz nam przynajmniej raz wylosuje dobrze. Prawda? O, bywają sytuacje, że kilka razy, a bywają, że, że raz tylko dobrze i od razu się zapiecha. Tu musi być zakres minus 1, dlatego, że zakres wynosi 10, więc tak naprawdę indeksy tutaj tego popu mogą być od 0 do 9, czyli do zakres minus 1. No dobrze, czyli mamy już pewien clue. Yy, Nazwijmy to sobie ostatni i indeks będzie nazywał się ostatni, czyli ten indeks musi startować z zakres minus jeden, prawda? Przepraszam, to on, jego inicjalizujemy oczywiście przed pętlą, dobrze? Czyli ten nasz indeks to musi być od zakres minus jeden, ostatni. I zaczynamy od tego indeksu. Po wyciągnięciu liczby, My musimy ten indeks zmniejszyć. Ostatni minus równa się 1. Czyli ostatni równa się ostatni minus 1. I za każdym razem po wylosowaniu będziemy losowali z tej naszej puli. Ta pula się zmniejsza, prawda? Bo wyciągane są z niej liczby. I za każdym razem będziemy losowali w zakresie od 0 do tego ostatni, który się zmniejsza. Myślę, że to print tutaj sobie już wyrzucimy, bo teraz nam program powinien działać. Zobaczcie, losowanie za każdym razem pokazuje nam sześć liczb różnych. Także to jest taki sposób, ee, powiedzmy najbardziej bym powiedział, jakby to powiedzieć, zasadniczy, ortodoksyjny, hardkorowy. Mamy trzy, trzy, trzy takie możliwości tego losowania. Pierwszy z użyciem e, list. Takie los, losowanie do skutku. W przypadku wylosowania jeszcze raz tej samej liczby losujemy jeszcze raz. Tutaj z użyciem setów ta sama idea. W przypadku, prawda, wylosowania jeszcze raz tej samej liczby, która już jest w secie losujemy po raz kolejny. A tu taki sposób już najbardziej zasadniczy, jak te kule w maszynie losującej, że mamy pewną pulę od 1 do zakres i Wyciągamy z niej, losujemy, moi drodzy, tak naprawdę indeks tej liczby w puli. I, dopiero, I wyciągamy tą liczbę, jej już nie ma w puli, i to nam gwarantuje niepowtarzalność naszego losowania. <tak> Także mam nadzieję, że, że czegoś tu się nauczyliście. Zwłaszcza to jest warto y, praktykować to operowanie indeksami listy, bo łatwo wyjść poza zakres, tak jak widzicie. To troszkę jest takie nieintuicyjne. Natomiast zobaczcie, w interakcji w Pythonie, w Jupyter Notebooku, jak wygodne jest to, że można sobie podglądać, prawda? Podglądać różne wartości. Yy, a no, tak, losy tutaj, losy są wewnętrzną, yy, wewnętrzną yy, zmienną, zobaczcie, prawda? Mimo, że zwracamy, zwracamy tą zmienną losy, to ona jest tylko w aspekcie tym lokalnym tej procedury ja ją muszę zdefiniować sobie w ten sposób globalnie żeby ona mi się tutaj wyświetlała tak. No więc to jest to jest takie myślę że dosyć yy, pouczające zagadnienie. A reszta oczywiście programu jest identyczna ja tutaj tylko tą procedurę losującą chciałem zmienić żeby wam pokazać tutaj pewne pewne idee. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i jeżeli Wam się podoba, to co robię, subskrybujcie, wspierajcie mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!